O to chodzi, żeby rzeczywiście drzew było w mieście więcej, żeby było więcej zieleni, ale też, i to jest chyba najistotniejsza część tych akcji, które organizujemy, to, że samemu mieszkańcy sadzą te drzewa, więc to też związuje i pokazuje, jak ważna jest zieleń w mieście. Często są to takie rodzinne sadzenia, czyli przychodzą małe dzieci, sadzą te drzewa wspólnie z rodzicami, więc pewnie te drzewa będą razem z nimi rosnąć. I to jest bardzo sympatyczne, bardzo, bardzo miłe. To, że robimy to 7 raz, to konsekwencja. Po prostu my konsekwentnie stawiamy na zielone Opole. I tam, gdzie się da, tam, gdzie potrzeba, tam, gdzie można, te drzewa się pojawiają, więc ja serdecznie zapraszam wszystkich, całymi rodzinami. Posadźmy tym razem 100 drzew do dyspozycji, lipy i klony. Jest to 7 już akcja sadzenia drzew z panem prezydentem. 3 z udziałem zakładu komunalnego, ponieważ my tak naprawdę od roku, od 1,5 utrzymujemy niektóre tereny zieleni miejskiej, w tym właśnie park 800-lecia, który jest perełką w Opolu, oprócz parku na Wyspie Bolko. I jak w poprzedniej akcji, zakład komunalny przygotuje teren pod sadzenie drzew, wykona według planu opracowanego przez Wydział Ochrony Środowiska doły, przygotuje również drzewa, czyli drzewa będą zakupione przez zakład komunalny, przez cmentarze, ponieważ są to nasadzenia zastępcze za wycinki drzew na cmentarzach. Koszt drzew 55 tysięcy netto. Została wybrana firma w drodze zapytania, Spisarzowic, sprawdzona firma, będzie to 50 klonów, 50 lip i oczywiście zakład komunalny uruchomi szkółkę sadzenia drzew, czyli będzie pomagał Opolanom i starszym i młodszym w sadzeniu drzew, ponieważ no, są to drzewa kilkuletnie, dość ciężkie, więc tutaj pomoc jest konieczna. Tak jak w latach ubiegłych, już będą mieszkańcy mieli przygotowane otwory, czyli te doły do sadzenia drzew. Przygotujemy również hydrożel, będzie zapewniona woda, będzie zapewniony sprzęt. Pracownicy zarówno Zakładu Komunalnego, jak i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pracownicy Nadleśnictwa Opole będą pomagali mieszkańcom fizycznie w sadzeniu drzew. Więc zapraszamy wszystkich Państwa, bo nie trzeba się dużo napracować. Wystarczy po prostu mieć dobre chęci, przyjść. My we wszystkim pomożemy. Będzie też zapewniona woda do podlewania drzew. Tutaj nas wspiera spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Natomiast oprócz tej samej akcji sadzenia drzew będzie dużo imprez towarzyszących. Przewidujemy gry, warsztaty, konkursy dla najmłodszych, malowanie buziek. Będą to konkursy edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony przyrody, więc zachęcamy, żeby przyjść z rodzinami, też przy okazji pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Również Nadleśnictwo Opole przewidziało dla mieszkańców sadzonki drzew, tak jak w latach ubiegłych, więc mieszkańcy będą mogli wziąć sobie zabrać, zasadzić drzewo to duże na terenie parku, natomiast w domu zasadzić później tą małą sadzonkę, która będzie z Nadleśnictwa przekazana nieodpłatnie.